Uwaga, kratka. Tak, jest trochę. Mamo, ktoś musi tam przytrzymać drzwi. Czekaj, bo to bombki ktoś dał. Buda chodzi od nóży. Musia, chodź. Bierz, Misia. Zblokowała. I parasolka jeszcze. No widzisz. O, chyba dam radę. To dam radę. Padę. Ja może wezmę. Lecz. No dobra, dajcie ci. Daj tamto. Daj, daj. O, nie zbierzecie, tak? O, co sobie było? Mamy się coś do. Gdzie oni to włożą? O, takie lekkie można nawiać. Ale jednak trochę odpędzieli. Trochę się na coś zbadło. Powoli. Miałam na urodziny dostać rower, ale nie dostałam, bo mama nie miała pieniążków. A co się stało z rowerkiem twoim starym? Z tym rowerem, bo sobie leżał na placu, ja się bawiłam, a taki kuber wziął, przejechał se i coś i się zepsuł, stało. Tak? Koła były nierówno. To co, ten będzie super? Ten będzie fajny. Ty wiesz, że święty Mikołaj dobrze tym dzieci przynosi prezenty, tak? Nie. I co, powiedz, martwiłaś się o brata, o siostrę, o mamę, tak? Martwiłaś się, powiedz, jak to wyglądało? Cicho! No bo wtedy nie było taty i martwiłam się, że sobie nie poradzimy. Mama mówiła, że nas odda do domu dziecka, bo nie mieliśmy pieniążków, taty nie było, mama nie pracowała. A teraz powiedz, jak tak widzisz to wszystko i widzisz, ile ludzi wam pomogło, sama nosiłaś te wszystkie paczki, to jak myślisz, mama będzie uśmiechnięta na święta? Na pewno. Oj, czołg ci spadł. Patrzcie, jakie ja mam. Daj zobaczyć. Patrzcie. Pani Aniu, ostatnio jak się widziałyśmy, była pani bardzo zaskoczona, zdziwiona i wzruszona naszą wizytą Gazety Regionalnej. Chciałabym, żeby pani opowiedziała, co pani teraz czuje, jak widzi pani to, jak bardzo ludzie, czytelnicy Gazety Regionalnej zaangażowali się w pomoc pani rodzinie, pani dzieciom. Co pani tym wszystkim ludziom chciałaby powiedzieć, co pani teraz czuje? Oj, straszną radość. Straszną radość i po prostu, no nie mogę opisać tych słów. Że tyle po prostu ludzi potrafiło komuś pomóc. I ja chciałabym tym wszystkim ludziom podziękować serdecznie, wszystkim firmom, wszystkim osobom prywatnym, naprawdę wszystkim w imieniu swoim i moich dzieci, bo dzięki wam będą te święta naprawdę cudowne, naprawdę takie nie do opisania. Dziękuję wszystkim, naprawdę. Tutaj jeszcze macie zabawki.